Jeżeli wyczerpaliśmy listę, to jeszcze chciałem puścić film jeden. A ja odpisałem nawet. Ale dobrze, to proszę, proszę. Proszę, proszę. Przepraszam bardzo, najmocniej. Panie Grzegorzu, czynimy panu grzeczność, bo to jest... Zapraszamy na to, żeby pan zajął stanowisko. No. Dziękuję za tę grzeczność. Dzień dobry, szczęść Boże. Tytuł mój do tego, żeby zabierać tutaj głos i korzystać z tej nadzwyczajnej grzeczności jest taki, że grzecznie odpowiedziałem na pytania, które rozesłaliście panowie do kandydatów na najwyższy urząd w Republice Demokratycznej parę miesięcy temu i jak mi się zdaje, byłem jednym z śladowo nielicznych pretendentów, którzy odpowiedzieli na waszą korespondencję. Odpowiedziałem bardzo jasno, bez żadnych niedomówień, bez cieniowania. Odpowiedziałem entuzjastycznie, jako jednoznaczny i bez żadnych ale zwolennik prawa do posiadania i noszenia broni, ale zrecenzowałem równie jednoznacznie i negatywnie wasz projekt ustawy. To raz, to pierwszy tytuł, żebym tutaj zajął państwu chwilkę. Drugi tytuł jest taki, że od paru lat krzewie świadomość pilnej potrzeby dozbrajania się duchowego, intelektualnego, a także fizycznego, cielesnego przez Polaków. Rzucam hasło Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica i ten program pod szyldem organizacji Pobudka, www.pobudka.org, jest szerzony przez powstające w różnych zakątkach galaktyki klucze Pobudki. No, ponieważ właśnie w tym programie hasło Strzelnica jeszcze parę lat temu budziło największe zdumienie, niedowierzanie, czasem agresję i to im kto, jakby to powiedzieć, bardziej patriotycznie, religijnie zorientowany, tym czasem się potrafił bardziej dziwić, że wysyłam na strzelnicę Polaka i katolika. No teraz się już ludzie mniej dziwią, od kiedy wojna ukraińska, od kiedy w ogóle słowo wojna wróciło do języka publicystów, oficerów frontu ideologicznego i polityków. Więc tłumaczę, dlaczego tutaj stoję. Może i dobrze, że mnie panowie upchnęliście tutaj na koniec, bo miałem okazję niepowtarzalną odsłuchać wszystkiego tego, co się tutaj mówiło. I chciałem po pierwsze bardzo podziękować za tę okazję, to zgromadzenie, to wydarzenie, bo to jest wydarzenie. Chciałem podziękować organizatorom organizacji i organizatorom konwencji i każdemu z referentów z osobna. I tak podziękowawszy, chciałem powiedzieć, że to wydarzenie, zdaje mi się, zmierza do nieco zafałszowanej puenty. Z tego powodu, że arcyciekawe referaty drugiej części dnia nieco zdążyły przyćmić i osłabić wymowę referatów z pierwszej części, części nazwijmy to politycznej. Na początku dnia padły deklaracje polityczne. Gośćmi byli tutaj przedstawiciele parlamentu różnych formacji. I co niepokojącego w tych deklaracjach? I co niepokojącego w wystąpieniu szanownego referenta, który przedstawił ten nieszczęsny moim zdaniem projekt reformy, ustawy nowej, lepszej. No nieszczęsne jest to, że państwo nie mówicie o zdjęciu kagańca, tylko państwo chcecie modelować fason tego kagańca. Państwo chcecie dobierać kolor obruszki, którą naród polski ma dalej i do końca świata nosić. I o tym dyskutujecie. I to jest rzecz, która przyprawia o no, takie wrażenie, że tutaj mianowicie
dzieje się coś, co właściwie wyczerpuje znamiona tego, co by według waszego projektu miało odbierać prawo do noszenia broni. Mianowicie tam sporządziliście taką listę niemocy psychicznych, tak? No to jest schizofrenia, to jest dwójmyślenie. Mówić o obronności kraju, a jednocześnie upierać się, że Polacy mają być tym akurat narodem na ziemi, który jest no jakiś słabszy, głupszy, niewydarzony i nie można oddać Polakom ich przyrodzonego prawa do posiadania broni. Tutaj na ten mikrofon wypowiedziane zostały parokrotnie słowa dystansowania się od pierwszego mówcy dzisiejszego dnia, pana Wojciecha Cejrowskiego. No to jest zaprawdę znamienne i w jakiś sposób tragiczne, że w tym gronie, które zdążyło się mocno przerzedzić, bardzo żałuję, że nie mogę powiedzieć tego w oczy tym, którzy tutaj wypowiadali takie słowa, którzy właśnie pana Wojciecha Cejrowskiego chcieli przedstawić jako jakąś egzotykę, artystę. Nie słuchajcie tego, co mówi, bo my tutaj musimy mądrze, bo są okoliczności. Tak? Zdaje się, że zostało użyte tak, taka słynna fraza z publicystyki PRL-u, określone okoliczności. I w związku z tym właśnie ktoś tak egzotyczny jak pan Wojciech Cejrowski, to jest margines, to było w gruncie rzeczy no taki, prawda, artystyczny jakiś występ, a teraz porozmawiajmy poważnie. Otóż nie, to pan Wojciech Cejrowski mówił poważnie o wolności, a państwo właśnie zastanawiacie się, czy obruszka ma być zrobiona z takiego czy innego stopu, tak, i kaganiec. Gdzie jest brak spójności w tym projekcie? No nigdy on nie osiągnie spójności, oczywiście, jeśli nie zostaną wypowiedziane pewne zakazane słowa, zakazane przez poprawność polityczną, której stróżami są tacy funkcjonariusze frontu ideologicznego, jak pan Łukasz Warzecha. Niestety, zdaje się, już nieobecny, wypowiadający się tu wcześniej. To zaprawdę nie jest dziennikarz, który by informował, to jest moderator dyskursu publicznego, który właśnie tutaj zaczął swoje wystąpienie od tego, że wyraził zaniepokojenie reakcją sali, że reakcja sali była zbyt entuzjastyczna. Parę razy, kiedy na przykład ktoś wspomniał o tym, że ironizując notabene, że można by broń kupować w Biedronce. I cóż by złego w tym było? Wariat by kupił, tak? A dzisiaj sami państwo podajecie przecież tutaj w tych, jeszcze raz powtórzę, arcyciekawych, bardzo pożytecznych referatach i prezentacjach, podajecie argumenty, które w pył taką propagandę antywolnościową rozbijają. Do czego wasz projekt zmierza? On zmierza do tego, żeby dokonał się wasz akces do układu, wasz akces do systemu, was zrzeszonych i zorganizowanych, i to wy weźmiecie na siebie ten przykry obowiązek weryfikowania, kto wariat, kto nie wariat, kto faszysta, ekstremista, a kto nie. Usłyszałem tutaj notabene w bardzo ciekawym kontekście wezwań do tego, żeby właśnie strzelcy byli moralnie na wysokim poziomie. Też to popieram, no właśnie program integralny, kościół, szkoła, strzelnica, mennica. No ale problemy zaczynają się wtedy, kiedy uzurpujemy sobie prawo do weryfikowania cudzej moralności, cudzej mentalności, wypłacalności, związki, tak? Rąb, jak rozumiem, zmierza do tego, żeby się znaleźć na liście organizacji akredytowanych przy ministerstwie, zapewne przy MON-ie, tak? Skoro... społeczną, która dzięki wysiłkom społecznym ma ten status, który ma, a pan próbuje nam przypisać, przepraszam, mordę organizacji, która pretenduje do tego, żeby stać się organizacją profesjonalną. Jak mi się zdaje, nie ma powodu, żeby pan na mnie pokrzykiwał z tamtego końca, bo przecież to jest pański mikrofon i pan może tu zająć miejsce, prawda? Ja słyszę doskonale, ale o ile mi pamięć nie myli, mój przedmówca tutaj mówił tak z 50 minut i nikt na niego nie pokrzykiwał. Postaram się tyle czasu państwu nie zająć. Sięgnę teraz do moich notatek. Proszę państwa,
nie nabiorą spójności żadne projekty wolnościowe, jeśli nie zostanie wymówione magiczne hasło kara główna. Kara główna. Nie może być wolności tradycyjnej, przyrodzonej Polakom, jeśli nie ma w kodeksie karnym kary głównej. Tak długo, jak długo odebranie drugiemu człowiekowi życia rozmyślnie nie jest karane śmiercią, tak długo właśnie będziemy na poziomie reglamentacji i zastanawiania się, czy to pan wójt, czy to pan starosta, czy to pan policjant i z którego narożnika ma sprawdzać naszą poczytalność. Kiedy usłyszałem, że planujecie państwo nasyłanie na mnie, hipotetycznie, co 5 lat policyjnego kontrolera, który ma robić wywiad środowiskowy, no to wielki postęp rzeczywiście w stronę wolności. Wielki postęp w stronę wolności. No, a jak w sąsiedniej bramie mieszka ten emerytowany ormowiec i on na mnie doniesie, że ja może na przykład mówię jakieś nieprawomyślne rzeczy, to co napisze w tym wywiadzie środowiskowym w raporcie ten policjant, prawda? A jeżeli to jest wywiad środowiskowy na tego przez was tutaj wymienianego parokrotnie i bardzo słusznie, tego weterana, czy tego na przykład syna żołnierza wiernego Rzeczypospolitej do ostatka, który gdzieś tam zachował w obórce albo pod szafą zachował tego wisa legendarnego, prawda, ojcowego czy dziadkowego. I będzie wywiad środowiskowy, no i właśnie wypowiedzą się jacyś ormowcy z sąsiedztwa, no to zabiorą mu tego wisa do huty, tak? Rejestr tych schorzeń psychicznych. Rozumiem, że jest waszym celem utrzymywanie wokół tego całego interesu takiej samej subkultury, takiego paśnika dla cwaniaków, jakim są na przykład WORDy, tak? Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. To znaczy monopol przyznany przez władzę ludową warszawską ormowcom, milicjantom i komu tam jeszcze, SB-kom, którzy się nie załapali lepiej niż na taksówkę i nie podróżują po świecie, oni mają monopol na rżnięcie Polaków na kasie, bo mają taki przywilej, że musimy do nich pójść, tak? Zdawać ten egzamin. Zdawałem 3 razy, więc wiem, o czym mówię. Punkty za prędkość, prawda? No teraz to już jest zupełnie niemożliwe. Więc tu też ma być taka subkultura. Mają być ci lekarze, psychiatrzy, którzy będą oceniali, kto jest zdrowy, kto jest niezdrowy. Mają jednak być ci urzędnicy. No i rozumiem, tutaj była obraza majestatu, że mówię, że Rąb pretenduje do takiej rangi, ale takie słowa tutaj padły, że mają stowarzyszenia oceniać, kogo przyjmą. Przecież już jest ten przemysł, przymus w tym przemyśle, że trzeba koniecznie przynależeć do Związku Strzeleckiego. Wiem, słyszałem, bardzo dziękuję za to, żeście się o to w ogóle bili, tym niemniej ten przymus pozostaje, prawda? Że trzeba brać udział w tych zawodach, żeby mieć prawo do posiadania broni na użytek sportowy. I wbrew pozorom nie stajecie, panowie, panie, przepraszam, większość tu jednak kolegów, bardzo odczuwam niedostatek, tak, brak koleżanek w tym gronie, stajecie nie po stronie wolności przyrodzonej Polakom i wszystkim ludziom, których ten sam Pan Bóg stworzył, ale stajecie po stronie systemu. Chcecie ten system modelować, układać się z nim. Rozumiem, że taka jest mądrość etapu, taka jest konieczność chwili i nie mam takich oczekiwań, żeby wszyscy mówili jednym głosem na ten sam temat, ale nie dorabiajcie wolnościowej teorii do pewnych żałosnych kompromisów wymuszonych ohydnymi okolicznościami, które tutaj ciążą nad całą tą sprawą. Ale tak się prezydentury nie wygrywa. Rozumiem, że może pan zabierze głos po mnie, kiedy już oddam mikrofon. Pan pułkownik Gaj przedstawił nam się tutaj jako historyk i zalecił jako pozytywny punkt odniesienia ustawę z 1932 roku. Więc ja, jako historyk z przyuczenia i z doświadczenia, powiem państwu, że ustawie z 1932 roku zawdzięczali
socjaliści narodowi niemieccy i międzynarodowi sowieccy, że jak weszli do nas w 1939, to mieli gotowe listy proskrypcyjne. Mieli gotowiuśkie listy proskrypcyjne i to zalecamy? Proszę, co jest nieprawda? Dziadek, proszę pana, miał pozwolenie na broń i nie przyszli do niego żadni Niemcy. Super, brawo, chwała Bogu, że do niego nie przyszli, ale na Pomorzu i na Kujawach przychodzili. Pomorze było niemieckie. Dobrze, tak. Ja rozumiem, że inne reguły gry wobec mnie obowiązują i teraz pan będzie mi głos odbierał. Tak rozumiem. Nie. Listy proskrypcyjne. Czy tego chcecie? Proszę państwa, sytuacja państwa polskiego jest taka, że jeśli ono funkcjonuje tak, jak to sami z pierwszej ręki wiecie, jak to zostało zrelacjonowane tutaj w tej pasjonującej zaiste relacji o kopaniu się z koniem w komisjach sejmowych, jeśli tak funkcjonuje państwo warszawskie, to ono się kończy, ta fasada demokratyczna, za którą, jak wiadomo, rządzą mafie, służby i loże, upada ta fasada i za chwilę, ogłaszam to państwu, za chwilę tyle będzie Polski, ile jej zdołają obronić Polacy, których jeszcze nie rozbrojono. Za chwilę tak będzie. I w związku z tym, jeśli proponujecie długi marsz do tej wolności i proponujecie taki program, że trzeba małymi krokami do tego dochodzić, bo taka jest mądrość etapu, że trzeba właśnie na dzisiaj uspokoić tych milicjantów i ormowców tym, że oni też się troszkę przy tym pożywią, bo jednak dalej będą mieli jakiś głos, prawda? Nie zginą w tym wszystkim, no to państwo zginie. Dlatego trzeba się upominać o to, o co upomniał się pan Wojciech Cejrowski dzisiaj z rana, stwierdzając, że prawo do posiadania broni to właśnie prawo przyrodzone, a nie przywilej, nie coś, co władza, mądry wielki brat rozdaje i odbiera. Albowiem rejestracja broni jest wstępem do reglamentacji. A reglamentacja jest wstępem do delegalizacji. Nie było tutaj w ogóle tego punktu odniesienia. Z jakiego powodu ma wiedzieć o tym, kto ma dubeltówkę pod łóżkiem? Dlaczego ma wiedzieć pan władza? Nieważne, czy starosta, czy pan komendant policji, a dajmy na to, no nie wiem, nie rada osiedlowa, nie ksiądz proboszcz, któremu może ja chcę się zgłosić jako jego wierny żołnierz. No to jest, brniecie tutaj państwo w właśnie modelowanie kagańca, a nie stajecie pryncypialnie w obronie wolności. Bardzo proszę o wybaczenie. Ostatni raz sięgam tutaj do mojej notatki. Tak. Prawo do posiadania broni powinno być pojmowane przez normalnych Polaków jako prawo przyrodzone, jak wolność, której może nas pozbawić tylko sąd. I tylko wyrok sądu powinien być władny pozbawić Polaka prawa do zapewniania bezpieczeństwa sobie, własnej rodzinie, bliskim, we własnym domostwie. I jeśli stoimy na innym gruncie, to właśnie wchodzimy na równię pochyłą, z której będziemy się zsuwać, aż do momentu, w którym zadziała ustawa 1066, To znaczy okaże się, że więcej jest w Polsce broni w rękach funkcjonariuszy innych państw, którzy mają tutaj legalne prawo działania, niż w rękach Polaków. Przypominam, ustawa 1066 działa. Już w tej chwili tutaj w Warszawie mamy festiwal cały głosów wołających o obcą interwencję.
przecież to jest lato-jesień 1981 roku. Nawała propagandowa, która ma z góry zalegitymizować propagandowo stan wojenny, prawda? Ekstrema, listy proskrypcyjne przygotowuje Solidarność. Takie głosy dzisiaj słyszymy. Nie wiadomo, kto te głosy usłyszy, skoro prasa światowa już potraktowała to bardzo poważnie. Przechył Polski na prawo, Polska stacza się, faszyzm, hydra faszyzmu podnosi głowę. Nie wiem, na straży jakiej racji stanu będzie tutaj stało 5 baz armii amerykańskiej, które już zostały jej oddane, na straży suwerenności jakiego właściwie państwa. Więc zastanówcie się, na jakiej sprawie służycie, tutaj pryncypialnie odcinając się i potępiając tych wszystkich, którzy Polakom po prostu chcieliby przywrócić ich przyrodzone, naturalne prawo, którego pozbawić ich powinien być władny tylko sąd. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Nie tylko, bo właściwie do wszystkich przedmówców, ja tutaj z tego miejsca jedno zdanie, to ja właściwie pytanie, bo przewijało się poza tym, co powiedział pan Wojciech Celirowski na początku, z tą patelnią, panowie, pan, przepraszam, panie, państwo sobie kojarzycie, z tą patelnią, którą nie wolno panąć. Tu się przewijała i tu niestety, panie Grzegorzu, no, pan też powiedział ten stereotyp myślowy, że prawo do posiadania i noszenia. A ja domagam się prawa do posiadania, noszenia i używania, legalnego używania w obronie własnej. Nie padło tutaj używanie, bo co z tego, że będę miał uzbrojony będę jak Rambo, jeśli nie będę mógł sobie tego użyć, to wolę nosić patelnię przecież, prawda? Dziękuję. Już panu odpowiadam. Proszę pana, my rozpatrujemy tu pewien wycinek rzeczywistości. My nie będziemy uzdrawiali całego świata. Nie tu i nie teraz. Być może chcemy go uzdrowić. To jest zupełnie odrębny temat. Specjalnie nie zajmujemy się tu żadną z innych istotnych ustaw związanych z tą tematyką, bo temat dostępu do broni cywilnej to nie jest tylko ustawa. Można to wyłączyć? Strasznie wieje. Nie da, dobra. To nie jest sprawa tylko ustawy o broni i amunicji, to jest też kwestia ustawy tak zwanej o obrocie specjalnym, czyli o wykonywaniu działalności w zakresie sprzedaży, czy obrotu bronią, amunicją i materiałami o znaczeniu strategicznym. Jest to kwestia kodeksu karnego, się z panem zgadzam. I na pewno trzeba dokonać bardzo wielu różnych zmian, różnych przepisów. I to jest oczywiste. Tylko że, no tak, ale proszę pana, my nie mówimy o, bo to jest ten pewien problem, który w Polsce wynika ze spraw językowych. Broń i bronić się ma ten sam źródło słów. U nas się to utożsamia. Broń nie służy do bronienia się, tylko służy do strzelania. Ta broń, o której rozmawiamy. No nie, proszę pana, ponieważ my nie rozmawiamy o zasadzie, to nie jest spotkanie na temat zasad obrony koniecznej, czy jakichś tego typu spraw, my mówimy o dostępie do broni, to jest trochę co innego. I oczywiście to rzeczy powiązane i można to dowolnie rozszerzać temat, tylko że rozszerzając temat i tak, żeśmy ledwo nie zdążyli w terminie założonym, bo jesteśmy 15 minut po czasie, o 5 mieliśmy opuścić cel. Tylko z jednym tematem żeśmy już nie zdążyli, a pan by chciał jeszcze 3. No to by się nie dało, więc nie mówię nie, to jest oczywiście temat ważny jak najbardziej. Też jest temat do rozważenia, tak, i do omówienia, ale nie tu i nie teraz, no przy następnej okazji. My żeśmy zorganizowali konferencję, czy konwencję związaną z tym tematem. Bardzo chętnie będziemy uczestnikami konwencji na inny temat pokrewny, jeżeli ktoś inny ją zorganizuje, bo niekoniecznie się podejmujemy, żeby wszystko organizować samemu. I tak nas jest w tych rzeczach bardzo dużo i tak widzimy. Jeżeli chodzi o kwestię poglądu na temat zasad dostępu do broni, no mogą być bardzo różne. Mogą być bardzo różne, mogą być takie, jak panują w większości stanów amerykańskich, tak, Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Mogą być takie, jak panują w innych krajach europejskich. No, prawda jest też taka, że różne uwarunkowania, takie geograficzne również, tak, i różne inne. A przepraszam, panie Grzegorz, mógłby pan tak na mnie nie stać, bo tak jakoś się czuję trochę słomszony. Zostałem wywołany do głosu i chciałbym... Nie, ale to nie, ale... No tak, ale to pan wybacza, ja skończę swoje, to pan sobie siądzie, ale może nie da słowem prezydialnym mu pana prosić. Przepraszam bardzo, najmocniej. Jednakowoż pan się wyraźnie odciął od naszych założeń, więc no, nie uważam, że byłoby zasadne, żeby pan teraz zajmował miejsce słowem prezydialnym. To pan się odciął, a nie my się odcięli się od pana. Pan zauważy drobną różnicę tę. My mamy pewien pogląd na sposób organizacji tego problemu, czyli na sposób, w jaki powinien być regulowany dostęp do broni palnej w Polsce. Nie wypowiadamy się na temat, jak mają to być regulowane w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Japonii. Mówimy tylko o naszym kraju. Mówimy na podstawie jakichś doświadczeń. No, może nie jakiś bardzo duży, bo nie jesteśmy aż tacy starzy, jak wyglądamy, ale tym niemniej jednak kilkudziesięcioletnich. Może to nie jest miejsce, ale to ja pozwolenie na broń mam od bardzo, bardzo dawna, jeszcze od zeszłego systemu politycznego. I nam chodzi o to, żeby ten dostęp był w miarę normalny, w miarę przyjazny ludziom. Można również sobie wyobrazić pewien stan, taki wyidealizowany stan optymalny. Czy on się będzie różnił dużo od tego stanu, który my proponujemy w tej chwili w naszym projekcie ustawy? Zapewne będzie się różnił. Ale nam chodzi o skuteczne działanie. Nam nie chodzi o to, żeby robić, tylko żeby coś zrobić. I mam wrażenie, że swoimi wcześniejszymi działaniami udowadniamy pewną praktyczną zaletę tego naszego stanowiska, bo coś żeśmy zrobili. Trochę nie miałem w planie, bo o tym mówić, się tym chwalić, bo to tak trochę głupio. Nie ukrywam, że pan mnie trochę wywołał do głosu, bo mówiąc wprost, nie po to robimy tego typu spotkania z Urzędem Siły i Energii, żeby ktoś nas potem obsobaczał w sposób mało gustowny. My generalnie nie jesteśmy napastliwi, nikogo nie atakujemy. Jak ktoś nas atakuje, bo czasami bywamy nieprzyjemni. No, mogę być teraz trochę nieprzyjemny, ale przepraszam. Więc jest tak, że my naprawdę pewne rzeczy staramy się robić skutecznie. Świat się zmienia, rzeczywistość się zmienia. Zmienia się nasz ogląd pewnych spraw. My zyskujemy doświadczenie. Pierwszą rzeczą, jaką nam się udało załatwić, to było wprowadzenie dostępu do broni w kalibrze większym niż 22 LR do celów sportowych. To był okres wprowadzenia w życie ustawy w 1999 roku, nawet jeszcze troszkę wcześniej. Potem udało nam się zrobić tak, żeby broń długa centralnego zapłonu samopowtarzalna była również dostępna do celów sportowych. To wszystko jeszcze się działo w starych ramach prawnych. Wtedy było takie tak zwane rozporządzenie, popularnie nazywane szczególnie niebezpiecznym, czyli rozporządzenie o rodzaju broni szczególnie niebezpiecznej i rodzaju broni, na które może być wydane pozwolenie. Wtedy to się załatwiało na poziomie prac w ministerstwie i w komendzie, która się tym zajmowała, nie na poziomie parlamentarnym, tylko bo to było rozporządzenie ministra. No ale też te pewne rzeczy udawało zrobić. Też, co żeśmy nie zrobili, to też wszyscy nam mieli za złe, dlaczego nie zrobiliście więcej. Bo każdy by chciał, żeby było wszystko od razu. Tak się nie da, po prostu. Jak się chce wszystko od razu, to ma się nic. No generalnie taka jest alternatywa. No masz film puścić w tle, tylko wyłącz głos, żeby mi nie przeszkadzał. Ten film jest z głosem, chciał, żeby go... No dobrze, ale dasz mi powiedzieć? Tak, dziękuję ci bardzo. Jak może ładnie działa. I... Zanim doprowadziliśmy do, tak jak Piotr mówił, no prawda jest taka, że doprowadziliśmy do zmiany ustawy w 2011 roku. Tak jak my byśmy chcieli to zmienić, żeśmy tego nie zmienili, bo tak się nie dało, ale zmieniliśmy prawie tak, jakby żebyśmy chcieli. A na pewno zrobiliśmy bardzo nie tak, jak chciała druga strona. I to też jest miłe czasami komuś zrobić na złość. I
Wcześniej też jeszcze parę razy udało się parę drobnych rzeczy zrobić. Po tej zmianie w 2011 roku parę dużych rzeczy też się udało obronić, których mało kto wie, bo mało kto to śledzi. Ale sejfy na przykład. A to za chwilę, do tego dojdziemy. Na razie mamy... Co? Trudno. Nie. Ja chcę mówić o 2011 roku, o ustawie śmieciowej związanej z Euro 2012. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wie, że wtedy był bardzo poważny zamach na osiągnięcia tej ustawy parę miesięcy wcześniej, która weszła w życie, tych zmian. Znowu pod przykrywką czegoś tam, gdzieś próbowano coś tam robić. Tak i się udało to obronić. Wtedy całkowicie. No może nie całkowicie, bo myśliwi, znaczy nie udało się załatwić dla myśliwych pistoletów, tak. Ci, co kupili, a ja mówiłem wszystkim, kupujcie póki czas, bo to będzie krótki slot. Bo wiadomo było, że to się udało psim swędem, wiadomo było, że na to nie ma żadnej zgody jak gdyby politycznej, wiadomo było, że jak się spostrzegą, to zamkną. A jakby myśliwi brali po trochu, to by brali dłużej. A zaczęli brać ostentacyjnie, to wzięli krócej. Problemy, które się zaczęły, wiadomo było po 2011 roku, w którą stronę pójdzie atak policji, co będą próbowali mataczyć. Przewidzieliśmy z Piotrem prawie w 100%. Dokładnie to samo. Zaczęły się jazdy z przechowaniem broni, zaczęły się jazdy z liczbą sztuk. No, wiadomo było, wiedzieliśmy, czego się nie udało dopiąć w tych przepisach. No, liczyliśmy na to, że oni może są trochę mniej poukładani z czytaniem, mają czasami problemy, ale w końcu się doczytają. No i się w końcu oczywiście doczytali. Tylko oczywiście, znowu, pewne ruchy środowiska pomogły im doczytać się szybciej. Jakby ludzie zachowali umiarkowanie w jedzeniu i piciu i nie wystartowywali, znaczy nie startowali po 500 sztuk broni kolekcjonerskiej, to policja myślała, że do tej pory nie miałaby powodu wszcząć akcji stopowania liczby sztuk broni. Oczywiście nie ma przepisu, że nie. I jak się rozmawia z takim jednym czy drugim, to mówię, no ja mogę. No możesz. Ty możesz i tak nie dostałeś, ale przez te siebie, że robisz takie głupoty, wszyscy inni mają teraz kłopot. I to tak właśnie działa. I największym wrogiem posiadaczy broni jest nieodpowiedzialny posiadacz broni. Nikt nie robi takich szkód, jak jeden potencjalny dureń, który zrobi jakąś głupotę i potem wszyscy będą przez to cierpieć. Bo głupotę robi się szybko i raz, a wszyscy potem mają przez to problemy przez wiele lat. Tak było w Anglii, tak był problem z tym pomysłem pani Malmström, której nikt by nie przekonał do tego, co ona tam firmowała, gdyby nie to, że jakiś idiota w Norwegii zaczął realizować jakieś idee nadwartościowe. I teraz ten sam problem mamy z powodu jakichś innych idiotów w Paryżewie. No, takie życie, tak? Cały czas musimy gasić jakieś pożary, których ktoś inny wznieca. Taka rola, taka robota. Nie skarżymy się. Ale czasami prosimy o trochę większą wyrozumiałość. My nie mamy takiej możliwości, że my sobie możemy zapisać, co byśmy chcieli i to tak, o i będzie. Nie ma tak. Za to w ogóle co do idei, co do pewnej koncepcji. Oczywiście można dyskutować o koncepcji przeniesienia pewnych modeli amerykańskich na rynek europejski. Być może są to lepsze modele. To jest do dyskusji. Ja na pewno nie potrafię powiedzieć tak lepsze, gorsze. Tak? No, bo to... Ale przepraszam, no, bo teraz jestem pan nieustosunkowo się do tego... Zmierzam do tego. Do tego użycia. No bo co mi po samochodzie... Proszę pana, broń nie służy do obrony. Powiedziałem w pierwszych słowach. Broń służy do strzelania, a nie do obrony. Ale to pan może się nią bronić. Może się pan bronić, ale broń strzelecka z definicji w tym świecie, w jakim żyjemy, XXI wiek, centralna Europa, Polska, służy do strzelania albo do mania dla przyjemności. Jej funkcja obronna, funkcja utylitarna jest funkcją wtórną. I taka jest prawda. Nie. A to miał pan całkowicie rację, wydawało się panu. My nie debatujemy. Tak, pozwalam. Mam prośbę. Dobrze. Nie. Mamy duży szacunek do Wojtka. Tak. Wszyscy dążymy do znormalizowania pewnych rzeczy. Dobrze. I pan Grzegorz,
Panowie, tutaj w ogóle nie mam żadnych uwag, wiadomo. To ja się, prawda? Wychylam, wiesz. Natomiast jest jedna rzecz. Niestety, ostatnie publikacje wypaczyły troszeczkę dążenia Rombu i innych stowarzyszeń, które dążą do tego, abyśmy mogli posiadać broń. Chodzi mi o sytuację i mówienie o konieczności obrony przed inwazją emigrantów, etc., etc. Tak samo jeżeli chodzi, Andrzej, przepraszam, ale jeżeli chodzi o inicjatywę nowej kategorii ochrony miru domowego, tak? Niestety to troszeczkę wypaczyło spojrzenie wiele osób. My tutaj nie mówimy o obronie koniecznej, my nie mówimy o tym, że mamy się tylko do tej broni bronić. My chodzi, poczekaj chwilę, o to, abyśmy mogli broń posiadać. Dobra. Panowie, dziękuję bardzo, bo my już kończymy tą dyskusję i już bardzo dziękuję, kończymy tą dyskusję. Ja już tu zdecydowałem o tym, żeby pan Grzegorz Braun panu nie odpowiadał, już na to nie wyrażam zgody jako organizator. Na koniec chciałem tylko, żebyście państwo jeszcze chwilę, 3 minuty dosłownie, ale jaka? Jak Rom powstawał, w 2010 roku było powiedziane jedna rzecz. Głównym celem jest zwiększenie ilości użytkowników, posiadaczy broni. To się udało. 5 lat minęło i taki jest cel, żeby było jak nas najwięcej. Nadal jest nas mało. Ale chodzi o to, żeby drobnymi kroczkami doprowadzić do sytuacji miliona użytkowników. Wtedy jesteśmy siłą. Dzisiaj, jeżeli strzelimy sobie w stopę przez nieodpowiedzialne wyprzęglenie w tematach, jesteśmy pogrzebani. Wiecie państwo, ja jeszcze tylko poproszę, już za chwilę włączamy ten film, powiem tak. Zwolennicy powszechnego dostępu do broni palnej mają zasługi w umożliwieniu Polakom zdobywania pozwoleń na broń w taki sposób, że dzięki nim nikt nie otrzymał pozwolenia na broń. Nikt. Zwolennicy natomiast kagańcowego, różowej obruszki mają zasługi takie, że dziesiątki tysięcy Polaków dostały pozwolenia na broń. Proszę włączyć film. Tak. Ale proszę pana, nikt nie strzela do wróbli. Proszę obejrzeć, proszę film ten. Nie, bardzo proszę.